domy zwykłe, zwykłych mieszkańców, to zresztą i widać tam troszkę dalej. Balkony nie wymieniamy, bo balkon nie służył do czegoś innego niż dzisiaj. Służył, żeby się pokazać na balkonie. A nie, żeby służyć zdjęciu. Tak? Także domy no, przeciętne, zwykłych ludzi nie mieli po prostu. A poza tym balkon służył do tego, żeby piękne córki pokazać na balkonie. Tak jest, no córki nie za bardzo, o córki się dbało. Nie pokazywało ich się za chętnie, tylko no, odpowiedzialnym osobom. Zobaczcie, tutaj jest pozostałości, są ciekawe, można przewidzieć klimatyzacji z ubiegłych czasów. Nie wiem, czy widzicie, tutaj koło okien są takie łóżka z góry. Tutaj widać na tym domu weneckim. Po co te łóżka? I się stawią kij, bo latem jest tutaj strasznie gorąco. I na ten kij mokre prześcieradło. Tak? I także, kiedy robił się przeciąg i po prostu ten już schłodzony trochę, schłodzony powietrze wchodziło do domu. Także prymitywna klimatyzacja istniała tutaj i na tych terenach. No tak, no bo jak tutaj nie da rady. Zobaczymy to, chociaż kolumny z tej podrywają, oni was podrywają, żebyście usiedli. Tak, i zostawili jakąś kunę w kawiarence. Ja nie mam nic tutaj do tego. Zobaczcie, Forum Romanum, tutaj widać, ja jestem zła na nich, bo oni tak dbają o ten forum, nie? A ja jako historyk to mnie boli, jak widzę śmiecie na czymś, co jest stare 2000 lat. W każdym bądź razie tu są oryginalne płyty i one się ciągną dalej. Pod domami dzisiaj to czasu Wenecji, jak powiedziałam, jest to XVIII wiek, domy z XVIII wieku po prostu wykorzystywano puste powierzchnie. Forum był pustą powierzchnią, to już tutaj powstają domy mieszkalne, co znaczy, że miasto kwitnie. Także z Forum Romanum, jeszcze tutaj także widać, prowadziły schody na podwyższenie, gdzie znajdowały się świątynie. I zobaczcie. Trzy kolumny świątyni Neptuna, bóg morza, a po drugiej stronie, znaczy to wszystko, co widać tutaj, te mury boczne, są to mury świątyni Bożego Matka. Idziemy tam, można wejść. Mnóstwo budynków, które jest bardzo zaniedbane. Tak, ale niektóre o te z kamienia, no, pięknie jest, są piękne, tak? Ten kamień, no wszystko, proszę tutaj, dobrze, to przerabiano mnóstwo razy. Ale zobaczcie, główny materiał do budowy w ogóle w Chorwacji jest na wybrzeżu, nie w całej Chorwacji, jest kamień wapienny. Także tutaj jedynie nie będzie wiedzieć. Zdrowy, tak. Zależy, że z tych wszystkich stron, co widzisz,
siedzą malutkie tutaj w środku. Na nich zawsze coś ciekawego piszę. Tutaj piszę w tej chwili po włosku. Głównie są to przysłowie, czy dialektem włoskim napisane, czy po chorwacku jakieś mądre powiedzenia. No, ja mam jedną. To naczynie się nazywa bukaleta i służy ona do picia istryjskiej zupy. Zupa po istryjsku jest zupa robiona z wina. Dobra zupa, tak jest. Na Istrii nigdy bogato nie było. Mięso zawsze może cudem. A wina nigdy nie brakowało, tutaj wszędzie dookoła są winnice. Także ludzie po prostu z biedy wymyślili zupę z wina. Podaję ten przepis, nawet tutaj jest napisane przepis. Na tą zupę tylko po angielsku. Tak, można po prostu dostać minutę, co kościół, który zdobył ołtarz główny, zdobył przepiękne mozaiki, które są 98% zachowane w tym ołtarzu. Także to nie było wyrzucone, miało czasy. Więc po tym mocnym ołtarz centralny, bo w nawach także były odrobienia mozaikami, ale nie uszkamy. Yeah.